Karta anielska na ten tydzień. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów na moim kanale w poniedziałek. I zobaczymy, co na ten tydzień powiedzą nam, doradzą nam anioły. Jakie wskazówki, rady otrzymamy dziś od kart anielskich. Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, lajków, interakcji ze mną w komentarzach. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem mój kanał, byś dostawał codziennie darmowe wróżby, horoskopy, rytuały. Dziękuję serdecznie. Teraz wylosujmy kartę na ten tydzień. Jest to magiczne przesłanie od wróżek. Karty anielskie dr Doreen Virtue. Proszę o wskazówkę na ten tydzień. Proszę o wskazówkę od aniołów na ten tydzień. Proszę o wskazówkę od aniołów na ten tydzień. Proszę o wskazówkę od aniołów na ten tydzień. Jest to ostatni tydzień lipca. Wakacje, lato. Proszę o wskazówkę. Proszę o wskazówkę. Bądź sobą. Tą kartę już wcześniej wylosowałam. Bądź sobą. Sytuacja, w której się znajdujesz, wymaga, byś był naprawdę sobą, gdyż autentyczność jest podstawą twojej mocy. Siła, fioletowy kolor, mówi też o sile spirytualności, sakralności. Zobaczmy, co powie na to właśnie tutaj ta książeczka, magiczne przesłania wróżek. Przeczytam Państwu, by wgłębić się w ten temat. Bądź sobą. Jesteś najsilniejszy i najbardziej efektywny, gdy jesteś szczery i prawdziwy w stosunku do siebie i innych. Jeżeli twoje emocje lub czyny nie są autentyczne, albo gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś, zatracasz swoje uczucia, które cię prowadzą. Odpowiedzią na twoje pytanie jest: bądź sobą. Zachowuj się, mów i ubieraj się tak jak zawsze, nie przejmując się tym, co powiedzą inni. Jeśli jesteś autentyczny i szczery, dajesz innym szansę pokochania twojego prawdziwego ja. Dodatkowe znaczenie tej karty. Zaufaj swoim uczuciom. Twój związek będzie lepszy, jeżeli wyjdziesz ze swojej ochronnej skorupy. Podążaj za swoją intuicją, zamiast naśladować innych. Uświadom sobie, że zasługujesz na miłość. Podkreślaj swój indywidualny styl w pracy, bo jest to klucz do sukcesu zawodowego. Zaufaj swoim odczuciom i nie bój się realizować swoich pomysłów. W pełni wyrażaj siebie przez działalność artystyczną.
Właśnie o tym mówi, kochani, ta karta. Bądźcie sobą. Nie dajcie się ponieść wszelakim trendom, które nieraz fałszują waszą osobowość, wasz styl, waszą autentyczność. Róbcie to, co wam odpowiada i co jest właśnie zgodne z waszą osobowością, mentalnością, duszą, przekonaniami, priorytetami. Zobaczmy, kochani, jeszcze klucze anielskie. Co powiedzą, jaką wskazówkę dadzą tobie, kochany widzu, kochany subskrybencie, klucze anielskie. Klucze anielskie autorstwa Silke Bada. Wypadło mi 5 kart. Dobrze, niech będzie, wezmę je wszystkie. Widocznie mają coś nam do przekazania. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Bądź przyjaźnie nastawiony do siebie i innych. Miej czas na marzenia. Znajdź swoje miejsce w życiu. Daj się zainspirować. Kochani, daj się zainspirować przez moje czytania. Ja jestem zainspirowana kartami. Odbieram je jako dzieło sztuki, jako inspirację na każdy dzień. Także uwierz w swoje szczęście, bądź kreatywna, przyjaźnie nastawiona do siebie i innych. Masz odważnie, miej czas na marzenia. Znajdź swoje konkretne miejsce w życiu, pomyśl o sobie. I daj się właśnie zainspirować poprzez przesłania kart, poprzez właśnie moje chociażby filmiki, nasze spotkania, nasze tutaj czytania wspólne. Zainspiruj się właśnie tymi kartami, które chcą tobie coś przekazać. Jeszcze wylosuję dla państwa orakel energetyczny, właśnie z Energy Oracle. Jakie energie są ważne na ten tydzień? Proszę o wskazówkę. Proszę o wskazówkę na ten tydzień. Proszę o wskazówkę na ten tydzień. Proszę o wskazówkę na ten tydzień. Woman holding a heart. Kobieta, która trzyma serce. Kochani, dlaczego kobieta trzyma w ręku serce? Ponieważ miłość jest dla niej ważna. Otwiera serce na nowe znajomości, na partnerstwo, na miłość, na marzenia.
na spotkanie kogoś, kto ukradnie jej właśnie to serce. Kobieta, która trzyma wielkie, czerwone serce w ręku, pokazuje je, pokazuje światu, że jest gotowa na nową miłość, na piękne, romantyczne momenty, że serce ma jak na dłoni, otwarte. Także otwórzmy nasze serce na nowy etap miłości, na piękne, romantyczne doznania, właśnie na romantyczność. Być może spotkamy osobę, która jest tego warta, by ukradła nam serce, by ukradła nasze uczucia, pocałunki, romantyczne, piękne chwile. Nieśmy serce na dłoni, emanujmy miłością, manifestujmy i przyciągajmy miłość i szczęście. Robiłyśmy wszystkie razem rytuał przyciągania miłości i szczęścia w sobotę na moim kanale i przyciągałyśmy właśnie miłość i szczęście. Otwierałyśmy i oczyszczałyśmy czakrę serca zieloną świecą, a różową świecą przyciągałyśmy właśnie wibracje miłosne. Dzisiaj, w rezultacie tego rytuału, mamy otwarte, piękne, wielkie serce jak na dłoni, gotowe do miłości. Życzę, kochani, wszystkim, byście odnaleźli swoją własną miłość, taką, którą sobie wymarzyliście, taką, której właśnie potrzebujecie, której pragniecie, o której marzycie. Miej czas na marzenia i daj się zainspirować tą kartą. Życzę Wam, kochani, w tym tygodniu dużo pozytywnych energii miłosnych, być może poznania kogoś nowego, być może pięknych, wspaniałych, niezapomnianych, romantycznych momentów. Wszystkiego, czego wy sami w głębi serca pragniecie, o czym marzycie. Do usłyszenia już niedługo.